Czy Arki Zbawienia i bunkry okażą się przydatne? Czy naprawdę pomogą ludzkości przetrwać? Czy to będą bunkry podwodne, podziemne czy stacje kosmiczne, zaprojektowane do przetrwania wojny nuklearnej czy katastrof naturalnych? Księga Apokalipsy jest jasna. Nie będą odpowiedzią. Według przepowiedni ataki z nieba będą odpowiedzią Boga na zło popełniane przez ludzi. Ponad 2000 lat temu została wygłoszona przepowiednia dotycząca naszych czasów. Opisuje ona, że ostatnie dni zbiegają się z okresem, w którym teraz żyjemy. Daniel, święty człowiek i prorok wybrany przez Boga, przepowiedział upadek potęg, a jego przepowiednia stała się rzeczywistością. W przepowiedni Daniel jest rzeźba. Na niej jest wizerunek, którego części ciała reprezentują wielkie potęgi i rządy, które następowały na planecie Ziemia. Głowę rzeźby stanowi Babilon, klatkę piersiową i ramiona to Media Persja, brzuch i uda to Grecja, nogi to Imperium Rzymskie, a podeszwy stóp reprezentują Piąte Królestwo. Przepowiednia, która przewiduje upadek tych imperiów, została spełniona z niezwykłą precyzją, gdyż wszystkie wielkie potęgi wymienione przez Daniel nastąpiły aż do dzisiaj. Każde słowo wypowiedziane przez Daniel stało się rzeczywistością, potwierdzając autentyczność jego wizji. Jedynie Stwórca, który zna przyszłość, może ją ujawnić poprzez swoich proroków i apostołów. Kamień, który został oderwany z góry i obalił imperia, to jasne przedstawienie zniszczenia. Nie ma śladów po imperiach. Pozostał tylko kamień, który stał się górą, wypełniającą całą ziemię. To jasna przepowiednia, że przed drugim przyjściem Chrystusa wszystkie królestwa zostaną rozproszone. Kamień, symbolizujący Jezusa Chrystusa, zniszczy bożki i zapanuje supremacyjnie. Jezus Chrystus ostrzegł nas przed wielkimi znakami na niebie, które poprzedzą Jego powrót. Znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach sprawią zakłopotanie na ziemi. Ludzie będą przerażeni, oczekując kosmicznych katastrof, ponieważ siły niebieskie zostaną wstrząśnięte. To będą najbardziej niezawodne znaki Jego szybkiego powrotu. Na ziemi będzie smutek między narodami i zakłopotanie, a morze będzie szumieć, a ludzie będą w rozpaczy, westchnąwszy z obawy i w oczekiwaniu nadchodzących katastrof w kosmosie, ponieważ siły niebieskie zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego nadchodzącego na chmurach z wielką mocą i wieczną chwałą. Kamień, który zniszczy obraz Bożka, będzie niewątpliwie Jezus Chrystus. Wiemy, że Jezus Chrystus jest kamieniem węgielnym, a Bóg to ukazał. Dziś istnieje wiele spekulacji na temat tego, jak będzie wyglądało powtórne przyjście Jezusa, ale sam On pouczył nas, abyśmy zachowali pokój w czasie burzliwych wydarzeń, takich jak wojny, zarazy i głód. Ostrzegł, że kiedy pojawią się znaki na niebie, Jego przyjście będzie nieuchronne. Gdy asteroidy zaczną spadać, gwiazdy i wszystko inne, gdy rozpocznie się upadek, słońce wszechświata zaciemni się. Tak, księżyc nie będzie świecił. I Jezus mówi, że kiedy zobaczysz znak na niebie, Jego przyjście nastąpi. Słowo asteroida oznacza podobną do gwiazdy. Dlatego przewidziano upadek gwiazd przed drugim przyjściem Chrystusa. To nasz upadek asteroidy. Nasza planeta przechowuje około 200 asteroidów, które są bliznami gwiazdowymi pochodzącymi z dawnych kosmicznych bombardowań. Te blizny różnią się wielkością od 10 do 300 kilometrów. Musimy otworzyć oczy i serca na te proroctwem i zrozumieć, że skutki uderzeń z przestrzeni będą się powtarzać, niosąc ze sobą zniszczenia dla wszystkich światowych potęg. Jezus najpierw nas o tym ostrzegł, mówiąc: lecz w owych dniach po tamtej ucisku słońce się zaciemni, a księżyc nie da swojego światła, a gwiazdy spadną z nieba, a siły niebieskie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego nadchodzącego na chmurach z wielką mocą i chwałą. I gdy spojrzałem, mówię: ach, to wszystko. Zdałem sobie sprawę, że wszystko jest utrzymane przez Słowo Boże. Jezus podtrzymuje wszystko swoim Słowem, ponieważ Wszechświat został stworzony przez Niego. A to, co się dzieje, to fakt, że Jezus, kamień węgielny Wszechświata, jest podstawą stworzenia i tych, którzy Go przyjęli, wierząc w Jego imię. Biblia ujawnia, że na początku było Słowo, a to Słowo było Bogiem. Słowo stało się samym Bogiem, przychodząc na ziemię w ludzkiej postaci, jako Jezus Chrystus. On utrzymuje wszystko swoim Słowem.
Tym, którzy przyjęli Go jako swojego Zbawiciela, dano moc, aby być dziećmi Bożymi. Kto w Niego wierzy, nie jest potępiony, ale kto nie wierzy, jest już potępiony. Kiedy ludzkość w swojej pychotę odrzuca Stwórcę, niebo krwawi, a upadki się zaczynają. Te przerażające kamienie przestrzeni, kosmiczne zjawiska i znaki niebios niszczą światowe potęgi i poniżają tych, którzy wcześniej się chełpili. Przed przyjściem Chrystusa świat doświadczy skruchy, zniszczenia wszelkiej ludzkiej pychy i zarozumiałości. W Księdze Apokalipsy czytamy, że gdy otwiera się szóste pieczęcie, gwiazdy zaczynają już padać z nieba, co odnosi się do uderzeń asteroidów. Następnie następują trąby apokalipsy, jeszcze bardziej nasilając upadek nieba. Biblia mówi, że gdy Jezus otworzył szóste pieczęcie apokalipsy, nastąpiło planetarne trzęsienie ziemi, słońce się zaciemniło, a ludzie ukrywali się w bunkrach w górach, mówiąc górom i skałom: padnijcie na nas i ukryjcie nas przed obliczem Tego, który zasiada na tronie i przed gniewem Baranka. To, co się dzieje, to te kamienie spadają i niszczą wszystko, łącznie z idolami i wszelką światową pychą. Jak pokazał także Daniel, stało się jasne, że gdy to się stanie, zrozumiesz, jak to jest istotne. To, co powiedział Daniel i to, co powiedział Jezus, staje się oczywiste. Otworzył kiedy i jak i o czym rozmawiali. Jak to jest? Dlatego nadzieja nie powinna być w świecie, ale tylko w Panu. Cała ta światowa pycha, arogancja i duma zostaną zmiażdżone przez te kamienie przestrzeni. Pan Jezus Chrystus przygotował wyjście i plan zbawienia dla swoich dzieci w tym strasznym czasie. Wielu nie wie, ale przed zniszczeniem Sodomy i Gomory Bóg odwiedził Abrahama. Rozmawiali o przyszłych wydarzeniach, a Abraham zbliżył się do niego, mówiąc: czy Pan zechciałby zgładzić sprawiedliwych razem z bezbożnymi? Czy gdyby było w mieście, powiedzmy, 50 sprawiedliwych, Pan zniszczyłby miasto? Czy nie oszczędziłby ludzi z miłości do tych 50 dobrych obywateli? Pan odpowiedział: jeśli znajdę 50 sprawiedliwych w Sodomie, nie zniszczę miasta dla nich. Bóg wyjął Lota i jego rodzinę, a miasta rozpusty i grzechu zostały zetrzymane z powierzchni ziemi. Podobnie jak dziś, zbawienie planety zależy od namaszczonych przez Boga, którzy znają Boga i którzy modlą się do Boga, aby dał czas na nawrócenie. W obliczu kosmicznych wyzwań i niepewności pojawia się jasność, że nasza prawdziwa nadzieja tkwi w wierzeniu. Bunkry i ludzkie strategie mogą zawieść, ale duchowe połączenie z Boskim pozostaje niezachwiane. Podobnie jak w dawnych czasach, zbawienie zależy od szczerego poszukiwania Boga i modlitwy o nawrócenie. W tym krytycznym momencie ważne jest, aby działać z rozwagą i dzielić się prawdą, która przewyższa wydarzenia kosmiczne. Zapisz się na kanał, aby zrozumieć przesłania, jakie Bóg ma dla nas, wydarzenia apokaliptyczne i zrozumieć, jak się przed nimi ocalić. Proszę, podziel się tą refleksyjną wiadomością z tymi, którzy starają się zrozumieć ważność nadziei w środku zamieszania.